Rozmawiamy ze świeżo upieczonym mistrzem świata juniorów Maciejem Janowskim. Przede wszystkim gratulacje. Chciałbym, Maćku, żebyś powrócił trochę do tych zawodów i opisał cały ten cykl. Zatrenizowałeś Austriczka Warda, który był faworytem i zdominował ostatnio ten cały cykl juniorski. Tak, dokładnie. Dersi wygrywał przez ostatnie 2 lata ten turniej, więc chyba wśród wszystkich chłopaków było coś takiego, żeby w końcu przerwać tą jego pasę. Cóż, zaczęło się od Anglii. Tam miałem taki sam dorobek punktów jak Dersi, co było bardzo ważne, bo jechaliśmy u niego na torze w pól. Później pojechaliśmy do Holsztedt, tam te zawody wygrałem z 12 punktami i tam zrobiłem sobie 3 punkty chyba przewagi, więc też bardzo pozytywnie. Pojechaliśmy znowu do Pragi, nie do Pragi, tylko do Pardubic i tam wygrałem z kompletem punktów i już miałem chyba 8 punktów przewagi nad Dersim, więc to było bardzo ważne dla mnie i dla mojego teamu, że odskoczyliśmy na taką dosyć bezpieczną ilość punktów. No i Gniezno. W Gnieźnie na początku delikatne problemy ze sprzętem, bo w silniku przestawił się zapłon i ten silnik był cały czas się zmieniał, nie mogliśmy go jakoś ustawić. Dopiero później mechanik Grega Hancocka pomógł i udało się go ustawić tak, jak powinien być. I już później jechał bardzo pozytywnie, więc cóż, ogólnie cykl bardzo, bardzo równo pojechałem i to chyba było kluczem do sukcesu. Teraz pora na krok naprzód, już te imprezy seniorskie. Historia pokazuje, że te przejście z wieku juniorskiego do seniorskiego jest bardzo trudne. Mieliśmy już wcześniej mistrzostw świata, prawda? Tak, dokładnie. Ja jeszcze mam rok juniora, więc jeszcze mam rok na przygotowanie się do tego przejścia do seniorki, więc cóż, będziemy bardzo ciężko pracować i budować powoli to takie zaplecze sprzętowe, więc mam nadzieję, że za rok, chociaż to jeszcze bardzo długa droga, uda mi się jakoś dobrze wstąpić w ten wiek seniora. Zostały rozdane dzikie karty na przyszłoroczne Grand Prix, ciebie tam nie ma, ale tak naprawdę przez ten przepis nowy, że w drużynie może startować tylko jeden zawodnik startujący w Grand Prix, tak naprawdę jest szansa. Liczysz na takie coś? Na tą dziką kartę? Szczerze mówiąc, no nie wiem. Ja nigdy nie myślę o takich rzeczach, kiedy nie dostanę takiej propozycji, więc jeżeli takowa będzie, to wtedy będziemy się zastanawiać, czy przyjąć, czy nie. A jak oceniasz miniony sezon? Już nie mówię o tylko tobie, tylko o całej drużynie. Wydaje mi się, że pozytywnie, bo priorytetem było to, żeby utrzymać się w lidze i tak naprawdę w tej szóstce, wejść do tej ważnej szóstki. To nam się udało, później kontuzje chłopaków, które nie pozwoliły nam walczyć już o podium, więc wydaje mi się, że całkiem pozytywny wynik. W takim razie, jakie są plany twoje i całego zespołu na przyszły sezon? Chyba takie, żeby kolejny sezon dojechać cało moje, bo wiadomo, Piotrek uległ dosyć poważnej kontuzji. Ale chyba każdy zawodnik ma taki plan, żeby dojechać do końca sezonu cało i zdrowo, a przy tym, cóż, powalczyć w każdych zawodach o jak najlepszy występ. Dzięki.